100 pompek codziennie przez 30 dni. Zrobiłem to popularne YouTube'owe wyzwanie, choć wiedziałem, że w klasycznym wydaniu gówno daje. Dlaczego? Po pierwsze, ciągle ta sama wersja pompki, te same ilości powtórzeń i małe napięcie mechaniczne nie dadzą nic poza poprawą wytrzymałości siłowej. Po drugie, 30 dni to też dość krótko, jeśli chcemy budować sylwetkę. Co zrobić, żeby to wyzwanie w ogóle miało sens? Po pierwsze, różne wersje pompek. Po drugie, dodatkowe obciążenie. Po trzecie, nie więcej niż 15 powtórzeń w jednej serii. Ma być ciężko. Po czwarte, trening 4 razy w tygodniu, a nie codziennie. Po piąte, nie zapominajmy o pozostałych partiach, bo nie samą klatą człowiek żyje. Podoba Ci się temat różnych 30-dniowych wyzwań? Zaobserwuj po więcej. Cześć!